Elo mordy i wariaty, z tej strony Mister Chomski i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w tym otóż filmiku. Drowy.pl, mój bardzo dobry ziomeczek z YouTube'a, z Krauzajbacu, nominował mnie, żeby zrobić tier listę moich trzech ulubionych serii. Mam nadzieję, że będę w stanie w jakiś elaboratny sposób wypowiedzieć się co nieco na temat każdej z nich, czemu uważam, że gra zasługuje na bycie w takim tierze, a nie innym. Ewentualnie, jeśli w dany tytuł nie grałem, to będę się, powiedzmy, bazował na opiniach osób, w które dany tytuł grały. Tak więc mam nadzieję, że będziecie jak najbardziej zadowoleni z merytorycznego sposobu wypowiedzi tym otóż materiale. Ale zanim zaczniemy, chciałbym nominować kilka osób, ponieważ na tym ten łańcuszek polega. Tak więc nominuję Jima, nominuję Cechę z kanału Cecha Games oraz Juju. Czyli w sumie dziewczynę Midora. Skoro już nominację mamy z głowy, tak więc zapraszam do robienia tier listy. Tak więc jesteśmy już tutaj na stronce tiermaker.com i tak, pierwszą grą, jaką wziąłem na swój celownik, jest seria Soul Calibur. Z Soul Caliburem mam naprawdę masę fajnych wspomnień, które sprawiają, że mimo wszystko, że już jakby przestałem grać w taki bardziej tryhardowy sposób, dalej mam bardzo pozytywne wspomnienia z serią. Aczkolwiek to prawda, nie grałem we wszystkie gry i nie wszystkie gry kompletowałem w 100%. Ale myślę, że będę w stanie w jakiś konkretny sposób się wypowiedzieć. Tak więc zacznijmy od pierwszej gry w serii, jaką jest Soul Edge. Co, gdzie mógłbym wstawić Soul Edge'a? Soul Edge jest ogólnie spoko gierką. Ma swój standardowy arcade mode, gdzie możemy zdobywać endingi i tak dalej. Ale główną jakby clue tej gry jest tryb kampanii. Nie do końca go ruszałem, tam pograłem chyba z 10-15 minut i z moich pierwszych wrażeń mogę stwierdzić, że na podstawie tego trybu powstał tryb Edge Master w Soul Caliburze 2. Jeśli chodzi o mechaniki, myślę, że bardzo mi się podoba motyw, że możemy stracić broń, co według mnie naprawdę daje tutaj powód, żeby grać na tyle bezpiecznie, żeby nie mieć zniszczonej broni, ale też na tyle ofensywnie, żeby nie dać się zagnoić przeciwnikom. Ci, co jakby znają mnie z mojego starego kanału, wiedzą, że robiłem serię z Soul Edge'a i chyba będę musiał tą serię zrobić jeszcze raz na tym kanale. Tak więc jest szansa, że do Soul Edge'a wrócę. Ale myślę, że ze względu, że to jest jakby pierwsza gra z serii, miała bardzo dużo niedociągnięć, mimo wszystko postawię dosyć wysoką notę, ranga B. Drugą grą z serii jest Soul Calibur, w którego praktycznie nie grałem, ponieważ to był ekskluzyw na Dreamcasta swojego czasu. Z tego co wiem, to został też wydany później na Xboxa 360, ale jako że jestem osobą, która stricte gra na konsolach Sony, nigdy nie miałem za bardzo styczności z konsolami Microsoftu. No, przyjemność z grania w tą grę mnie pominęła, a jednak emulacja Dreamcasta, pomimo tego, że jest bardzo dobra, nie trafiła w moje gusta. Tak więc tutaj damy rangę not played, czyli no, po prostu nie grałem w dany tytuł. Kolejna gra z serii jest Soul Calibur 2. Oh boy, oh boy. Co dużo mogę powiedzieć na temat Soul Calibura 2. Bardzo mi się podoba to, że już w tak wczesnym okresie konsol gamingu powstały postacie gościnne. To naprawdę bardzo mi się podobało. To, że w wersji PlayStation 2 mamy Heihachiego, w wersji na GameCube mamy Linka, w wersji na Xboxa mieliśmy Spawna. Co prawda
średnio on jakoś pasował do Soul Calibura, aczkolwiek gameplayowo Spawn był naprawdę wyrąbisty, aczkolwiek dowiedziałem się dopiero o tym grając w wersję Soul Calibur 2 HD Online na PS3. Ale co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Soul Calibura 2? Roster jest naprawdę spory, wybór broni i kostiumów dla postaci też sprawia, że to jest wielki plus dla mnie. Bardzo mi się podoba to, że każda postać ma albo swoją własną odmianę Soul Calibura, albo własną odmianę Soul Edge'a. W najlepszym przypadku dana postać ma oba warianty, co sprawia, że w ogóle moje serce śpiewa z zachwytu. Od zawsze uwielbiałem, jak każda postać miała jakąś taką swoją ostateczną formę broni, gdzie w zależności od swojego statusu moralnego albo należała, powiedzmy, do tej strony dobrych, albo do tej strony złych. Więc tutaj jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o mechaniki, to mogę powiedzieć szczerze, że udoskonaliło to, co było w Soul Caliburze 1 i dodało też kilka swoich własnych smaczków. Bardzo mi się podobało to, że w trybie Edgemaster chcieli dodać coś od siebie, jakąś taką grubszą fabułę. Bardzo mi się to podobało, udało mi się przejść wszystkie misje, niekoniecznie za pierwszym razem, ale z czasem, jakby opanowałem pewne mechaniki, byłem w stanie przejść tą kampanię bez większych problemów, a satysfakcja z pokonania Inferno w trybie Edgemaster przy dwóch starciach z nim naprawdę daje masę frajdy. Aczkolwiek uważam, że dopiero trzecia część sprawiła, że na stałe zakochałem się w serii, tak więc na tą chwilę damy rangę A Soul Caliburowi 2 i teraz przechodzimy do Soul Calibura 3. Oh boy! Z automatu daję rangę S. Czemu ranga S? Co mogę powiedzieć o Soul Caliburze 3? To był pierwszy Soul Calibur, który w czasach młodości sprawił, że ja i moi podwórkowi przyjaciele spędziliśmy wspólnie masę czasu przy konsoli, grając u mnie w Soul Calibura, ale był tam jeden tryb, za którym naprawdę tęsknię i mam nadzieję, że w przyszłych częściach Soul Calibura albo może tam kiedyś w przyszłości zostanie on dodany do Soul Calibura 6. Jest to tryb Chronicles of the Sword. O mój Boże, uwielbiam ten tryb. Daje on jakby drobną dozę real-time strategy z elementami bijatyki, ponieważ owszem, gramy na planszy, która jest ustawiona z lotu ptaka, aczkolwiek gdy ma dojść do starć między postaciami, wchodzimy normalnie na tryb bijatykowy w Soul Caliburze. Extra content jest po prostu dodatkowy content wypełnia tą grę, aż po brzegi powstaje po prostu menisk zajebistości tym, co możemy otrzymać przy grze dosyć niszowej. Pamiętam, jak było dosyć sporo lokalnych, dosyć amatorskich turniejów Soul Calibura u mnie w mieście. Wtedy miałem 14-15 lat. Poznałem tam wielu zajebistych ludzi. Mimo wszystko, że to był amatorski turniej, poziom wydawał mi się jak na tamte czasy bardzo wysoki, ponieważ było bardzo dużo łamania chwytów, mix-upów itd., itd. I finały, w których brałem udział z jednym gościem, no to tak naprawdę graliśmy jakby historyczny, kanoniczny pojedynek Nightmare vs. Siegfried. Co prawda ja grałem Nightmarem. Ledwo udało mi się wygrać, ale to tylko dodaję do wspomnień pozytywnych, jakie mam z tą grą. Ale wracając do Chronicles of the Sword. Naprawdę bardzo długi tryb,
gdzie postacie też zyskują na sile z czasem, jak przechodzimy misje, pokonujemy przeciwników, ba, nawet przy przegranych dostajemy level up, aczkolwiek doświadczenie, które nasze postacie dostają przy porażce, jest o wiele mniejsze niż to, co otrzymujemy przy zwycięstwie. Są też specjalne jednostki na mapie, które są statyczne i tymi postaciami są postacie z głównej kasty gry, więc wyobraźcie sobie takiego no-name'a Chomskiego, co grał przez całe życie klasą ninja, bo pomimo tego, że jest wielkim, puszystym bobo, lubiał napierdalać szybkimi postaciami, więc wyobraźcie sobie taki low-level Chomski, który rozkłada Nightmare'a na łopatki, nie? Więc tak, to po prostu było coś, co nie tylko dawało mi challenge, ale też frajdę z tego, że byłem w stanie to przejść. A odnośnie reszty ekstra contentu, były nawet quick time eventy w trybie arcade. I w zależności od tego, czy poprawnie wykonałeś te quick time eventy, no jakby droga, którą twoja postać przybywa przy niekoniecznie drabince, ale w następnych przeciwnikach też miało jakby znaczenie, tak? Swoją drogą mogę stwierdzić, że jeśli ktoś przez przypadek trafi na dobrą ścieżkę i jakimś cudem nie przegra żadnej walki, to może spotkać ekstra bossa, ekstra przeciwników i co mam na myśli mówiąc ekstra? W Soul Caliburze 3 jest pewien wariant Nightmare'a, który został jakby tak wyjebany w kosmos, że jest jakby osobną postacią. Nazywa się on Night Terror. Swoją drogą Nightmare i Night Terror znaczą praktycznie to samo, tylko że to jest inaczej napisane, czyli chodzi o koszmar. I Night Terror jest typowym boss charakterem. Praktycznie każdy jego ruch to jest ubek, czyli unblockable, czyli cios, którego nie można zablokować. Masa ciosów, które przełamują obronę, masa ciosów ubeków, o których mówiłem. Jest masa ciosów, która zadawała tonę obrażeń w przeciągu jednego klaśnięcia, jednego pstryku palcem, i pokonanie czegoś takiego jest naprawdę satysfakcjonujące, szczególnie jeśli gracie na wyższych poziomach trudności. W Soul Caliburze 3 był tryb misji, co też sprawiało, że było co robić. Było bodajże 50 misji, z tego co pamiętam. Każda z tych misji miała 3 poziomy trudności. Tak więc wyobraźcie sobie, że jedną z ostatnich ekstra misji jest jakby sama walka właśnie z tym ekstra bossem. I najlepsze było to, że nie można było go wywalić z planszy, bo on normalnie sobie wlatywał. Ale to też jakby był dobry exploit, akurat można było wybierać sobie broń i te bronie w porównaniu do przyszłych części, bodajże od Soul Calibura 5, już tego nie ma. Ale każda broń, jaką wybrałeś, miała własny efekt. Więc na przykład mogłeś mieć bronie, które są o wiele słabsze na starcie, ale jeśli zrobiłeś Soul Charge, to jakby twój atak drastycznie wzrastał, albo nie wiem, traciłeś życie, ale za to miałeś tak wyjebiście wielki damage, że robiąc jeden prosty kombos mogłeś zabrać gościowi ponad połowę życia. Albo wręcz na odwrót, twoje życie się regeneruje, ale za to twój damage jest odrobinę mniejszy, albo łatwiej jest przełamać twoją obronę. Więc tak, to rzeczywiście jest jakby coś, co dobrze wspominam. I myślę, że to w sumie tyle. Dobra, w sumie zapomniałem o najważniejszej rzeczy, która sprawiała, że Soul Calibur 3 tak dobrze mi zapadł w pamięć, oczywiście poza trybie Chronicles of the Sword. Jest to pierwsza iteracja kreatora postaci. Tak naprawdę miałeś tylko 16 slotów, jeśli miałeś dwie karty pamięci, może trochę więcej, ale każda z postaci, którą robiłeś, miała do wyboru
klasę miała do wyboru swój własny styl i jakby każda klasa miała do wyboru dodatkowe jakby style do wyboru. No, miałeś listę styli do wyboru, które jakby mogłeś odblokowywać w czasie, jak level upujesz postacie w trybie Chronicles of the Sword. I chyba bodajże na poziomie 30 odblokowywałeś pierwszy styl, co się nazywał duszą, wklej imię postaci z kasty. Tak więc wyobraź się sobie, jaki hype czułem, jak swój pierwszy charakter odblokowałem duszę Nightmare'a. To miałem takie, ja pierdolę, będzie grane, nie? I tutaj jest coś, czego mi brakuje w przyszłych częściach, czyli to, że każda z tych klas miała masę styli jakby dodatkowych, czyli nie wiem, miałeś styl taki, ale okej, był jeszcze osobny styl pod kunaje, który miał kompletnie inny moveset. Miałeś sztylet i bombę, miałeś bicz, miałeś lance, wow, po prostu to były rzeczy, których już po prostu nie ma od Soul Calibura 4 w górę. Więc jakby według mnie Soul Calibur 3 zasługuje na najwyższe noty, bo kontentu był ogrom. Kolejną grą był spin-off, z tego co pamiętam, to był Soul Calibur Legends. Grałem Soul Calibur Legends na Wii, bo nie wiem czy każdy wie, ale mam Nintendo Wii. I co mogę powiedzieć? Sterowanie jest chujowe. Sterowanie jest fes chujowe, fabuła jest miałka. Co prawda opowiada historię Siegfrieda za młodu, więc z tego co patrzyłem tam po designach postaci, można by historię wklepać między Soul Caliburem 3, Soul Caliburem 4, może nawet przed Soul Caliburem 3, albo nawet jeszcze wcześniej Soul Caliburem... Właściwie nie wiem kiedy dokładnie. Może nawet przed Soul Edge'em samym. Bo dopiero jakby Siegfried był w poszukiwaniach Soul Edge'a przez całą grę. I jest kilka rzeczy, które jakby nie pasowały tam pod względem popularnym, bo tam już Nightmare jakby istniał. Z wyglądem podobno do tego, co jest w Soul Caliburze 3. Czyli jakby forma fantomowa Nightmare'a. Ale z drugiej strony starało się jakby iść tą ścieżką fabularną z pierwszych trzech gier na swój sposób. No, ale to był spin-off. Miał własną fabułę, więc jakby miał prawo zmienić troszeczkę tok fabuły, troszeczkę inne wątki dodać, troszeczkę pozmieniać. Ale i tak jakby gra sama w sobie jest średnia, przynajmniej moim zdaniem, więc myślę, że ranga C tutaj pasuje chyba najlepiej. Soul Calibur 4. Soul Calibur 4 dam D. Soul Calibur 4 jest spoko, ale ma masę rzeczy, które mi się nie podobały. Na przykład to, że w porównaniu do kreatora postaci, co był w Soul Caliburze 3, usunęli te wszystkie fajne opcje, których szukałem. Tryb kampaniowy, czyli w sumie Tower of Souls to się nazywało, coś takiego? Twierdza dusz albo twierdza wojowni. Nie wiem, nie pamiętam. Dawno grałem. Jak się chciało odblokowywać przedmioty do customizingu postaci, to nie dość, że musiałeś grindować w chuj w każdy z poziomów, to jeszcze były ukryte przedmioty do zdobycia w danej misji i wymagania, żeby zdobyć te przedmioty, potrafiły być kurwa absurdalne. Więc to jakby robiło jeden wielki turnow. Owszem, sam kreator postaci był ok, ale miał
sporo rzeczy brakujących. Tym bardziej, że to jakby była nowa generacja, więc spodziewałem się trochę więcej od Soul Calibura 4. Postacie myślę, że są ok. Poza Algolem. Algol w Soul Caliburze 4 może ssać pałę kurwa Karolowi Słodzi Ogniowi, bo tak opeckiego sierwa. Szczerze, ja wolę walczyć kurwa non-stop z Inferno z Soul Calibura 6 i z Night Terrorem, niż stoczyć jeden pojedynek z Algolem. Bo Algol w Soul Caliburze 4 tak się potrafił zaspamować, że nie byłeś w stanie się nawet ruszyć, tak? Więc to jakby strasznie działa na minus tej gry. Było sporo dodatkowych postaci, ale czegoś mi tutaj brakuje. A właściwie to wielu rzeczy mi tutaj brakuje. Co możemy teraz? Soul Calibur Broken Destiny. Broken Destiny to jest niby Soul Calibur 4 na PSP, ale z własnym spinem na to. W praktyce wychodzi, że tryb fabularny to jest jeden wielki tutorial na coś, co później ci się i tak nie przyda, bo i tak grasz sam albo ze znajomymi, jeśli mają PSP. Kreator postaci jest jakby gorszą wersją tego, co było w Soul Caliburze 4. Wielu rzeczy brakowało w kreatorze postaci Broken Destiny, ale miał kilka fajnych rzeczy unikatowych, jeśli chodzi o customizing, więc myślę, że to jest jakby rzecz, która jak troszeczkę ratuje tą grę. Ale nie oszukujmy się. To jest po prostu Soul Calibur 4 na PSP. Tak więc Algol jest cały czas takim jebanym skurwysynem jak w czwórce. Ranga D. Przykro mi. Pomimo tego, że masę czasu spędziłem na graniu w Broken Destiny, ale. Połowa tego czasu, a właściwie 3/4 tego czasu, to był sam kreator postaci. Bo miałem po prostu zajawkę na tworzenie postaci w Soul Caliburze. W ogóle w Soul Caliburze mam mega zajawkę na tworzenie postaci. Co dalej? Soul Calibur 5. Z jednej strony wielkie rozczarowanie pod względem fabularnym, ale z drugiej strony gameplayowo gra była spoko. Miała kilka swoich gimików, które mi się nie spodobały, ale sama gra mi się podobała. Myślę, że to jest może takie moje guilty pleasure. Guilty pleasure ze względu na to, że kreator postaci po prostu poszedł w górę diametralnie. Masa opcji do wyboru, aczkolwiek były ograniczenia, które mi się nie podobały. Na przykład to, że nie możesz założyć, chcesz stworzyć sobie męską postać, chcesz mieć pasek na spodniach. Przykro mi, nie możesz sobie założyć albo pasek, albo spodnie. Kurwa, gościu, zdecyduj się. To nie tak, że wiesz, założyć pasek do spodni, kurwa, pojebało cię, gościu. No niestety, to tak jest w Soul Caliburze 5. Ale mimo wszystko możliwość nakładania naklejek na stroje, możliwość nakładania patternów, po prostu masa opcji. Gameplayowo bardzo mi się podobały Critical Edge i te wszystkie ultimaty, które można było zrobić. Troszeczkę mi się nie podobał system superów, co prawda, ale myślę, że na swój sposób to urozmaiciło co nieco rozgrywkę. Co mi się nie podobało? To, że były trzy mimik charaktery. Była Elysium, był Edgemaster i był Kilek. Kilek, czyli gość, który jakby całe życie pobierdalał z bambusem w ręku, tłukł ludzi po kostkach, a później po jajach, podobnie jak Sangmina, tylko że ona ma halabardę, guandao, czy coś innego, co generalnie ludzi jebało.
i nagle postanowił sobie, że a w sumie jest timeskip, to czemu by nie stać się takim kurwa edgelordem i potrafić napierdalać wszystkimi stylami męskich postaci i zostawić żeńskie style dla Elysium i dla Edgemastera, bo kurwa czemu nie, seksistowski chuj z Killika jest. I zamiast Killika, jeśli chodzi o ten kilkowy Mambo Jumbo, dostaliśmy Xibę, który mentalnością przypomina trochę Goku, bo prędzej wolałby się napierdalać niż napierdalać. Nightmare. Sam motyw nightmare'owania w Soul Caliburze 5, no to jest sobie Nightmare z Rafaela. Nagle pojawia się syn Soulfity, jebany Snowflake, wyjątkowy płatek śniegu pierdolony. Magiczny żółw ninja, który, nie wiem, klepnął tarczą w pośladek Nightmare'a i nagle Soul Edge postanowił: dobra, to ty najebałeś Nightmare'a, to ja biorę twoją siostrę, nie? I co w ogóle fabularnie Soul Calibur 5 pod koniec to jest jebany kurwa incest fest, tak? Końcówka wyglądała tak, jakby zaraz Patroklos miał się rzucić na swoją siostrę i zrobić po prostu jeden wielki hentai scene z tego. Więc fabularnie na minus. Gameplayowo spoko, kreator postaci zajebisty, co prawda pewne opcje były... pewne funkcje były absurdalnie zjebane. Spodnie i pasek, przykładowo. Czemu patrzę na drugi monitor? W sumie, no tak, mam bardzo ładną gębę, cytując siebie z filmika Pomidora. Filmiku Pomidora. Ale tak, myślę, że mogę dać rangę B. Mogę dać rangę B. Było spoko, ale nie do końca. I bang! Tutaj zaczyna się kolejna zabawa. Soul Calibur Lost Swords. Ranga E. Lubicie Soul Calibura? Chcecie mieć za darmo Soul Calibura? Chcecie czekać 5 godzin, aż wam się zregeneruje stamina, żeby móc napierdalać w przeciwników? Chcecie wydawać pieniądze na to, żeby mieć ekwipunek, który sprawia, że będziecie w stanie w ogóle przechodzić jakiekolwiek poziomy? To jest Soul Calibur Lost Swords. Zmarnowałem naprawdę masę czasu na Lost Sworda. Nie wydałem ani odrobiny, nie wydałem ani grosza. Chciałem zobaczyć, jak daleko będę w stanie zajść i ulepszyć swoje postacie i odblokować je bez konieczności wydawania pieniędzy. Coś tam odblokowałem, ale ekwipunek był zawsze do dupy. Jak padliście, okej, może mogliście kontynuować, ale musieliście sięgnąć po portfel. Tak więc dobrze, że zamknęli ci serwery śmieciu, bo zaraz nadejdzie rewolucja na rynku Soul Caliburowym. Ale jeszcze mamy jeden spin-offowy game, w który nie grałem. Soul Calibur Unbreakable Souls, z tego co się orientuję? Nie grałem, bo ta gra chyba wyszła tylko na iOS-a. A jako, że biedny Polak, nie stać go na iPhone, musi siedzieć całe życie z Androidem. Swoją drogą Android wydaje mi się o wiele lepszym ekosystemem, jeśli chodzi o systemy operacyjne na smartfony, ale to już tylko moja opinia. Każdy ma prawo mieć swoją własną, niezależnie jaka zła by nie była. Oczywiście mówię to w żartach, nie? Ale tak, Soul Calibur 6, ranga S, z automatu. Czemu? Kreator postaci jest masywny. To, co było w piątce, rozszerzyli. Macie do wyboru rasy, więc to też jest na plus. Co prawda style postaci są ograniczone, ale mimo wszystko jesteście w stanie wybrać sobie wiele fajnych rzeczy, jeśli chodzi o części strojów.
Co prawda dalej jest ten absurdalny błąd z tym, że nie możesz nosić spodni i paska osobno, bo musisz wybrać albo to, albo to, albo przy żeńskich postaciach nie możesz mieć sukni i gorsetu, albo lecisz z gołą dupą, albo lecisz w sukience. No to są po prostu absurdy, o których twórcy nie pomyśleli, ale masa kontentu, wsparcie do gry, jest sezon drugi Soul Calibura 6, została wprowadzona ostatnio postać gościnna z Samurai Showdown. Nie grałem jeszcze tą postacią, ale z pewnością w wolnej chwili go przetestuję. Co prawda głównie w Soul Caliburze 6 siedzę w kreatorze postaci i po prostu pozwalam swojej imaginacji robić swoje. Pomimo wad, których i tak ta gra ma mało, ponieważ tryb fabularny wyszedł fenomenalnie. Każda postać ma własny story mod, własne wątki fabularne, które jakby dzieją się w pierwszych trzech częściach gry. Po prostu, no, niekoniecznie w pierwszych trzech częściach, ale jakby gra najeżdża się między tymi trzema częściami. Więc według mnie po prostu sztosiwo. Ale myślę, że no tutaj akurat jakby w pewnym momencie szczegółowość moich wypowiedzi na temat tych gier mogła trochę opaść jakościowo, ale mimo wszystko mam nadzieję, że w miarę w sposób merytoryczny byłem w stanie wam przybliżyć moją opinię na temat serii Soul Calibur. Jest szansa, że może na podstawie waszego odzewu pod tym filmem może nawet zrobię jakieś serię z Soul Calibura. Z tej strony był Mr. Chomsky. Na razie i czekajmy na kolejną tier listę z innej serii. A tą serią będzie seria Tekken. Na razie i cześć!